Cześć, ja jestem Anjon i ponieważ nasza reprezentacja strzeliła wczoraj bramkę Francji, remisując 1-1, ja jestem zobowiązany, żeby otworzyć dzisiaj szardy w evencie Extra Legendary. Mam ich na tyle, żeby wejść w Mercy. Do Mercy, jak widzicie, brakuje mi jeszcze około 120 szardów, mam 160. Mam wielką nadzieję, że legenda trafi mi się szybciej, zanim wejdę w Mercy. Ale wiemy, czyją matką jest nadzieja. Wszystkie wątpliwości, czy robię dobrze, które miałem wczoraj, mam również dzisiaj, ale słowo się rzekło. Była bramka, jest otwieranie. Miejsce mam zrobione i mam nadzieję, że zanim wypełnię te wolne sloty, wpadnie już legenda i będę mógł się cieszyć z mojej harimy. Patrząc na to, w jaki sposób nasi reprezentanci strzelili wczoraj bramkę, prawdopodobnie moja pierwsza legenda będzie, no, powiedzmy sobie, kiepska, a z drugiej będę się bardzo cieszyć. I nie przedłużając, zaczynamy otwieranie. Pierwsza dziesiątka. Obawiam się, że nie wygląda to dobrze, ale takiego obrotu spraw należy się spodziewać, kiedy mamy tylko ekstra legendary, a nie dwukrotne szanse. To był podatek zapłacony, tym razem jest epic. Hajkatun będzie, zdaje się, plus 2. Bardzo dobry epic, zwłaszcza, że dostajemy go w początkowej fazie gry. Speed Booster. Trzecia dziesiątka, Grizzly Jarl. Lubię tego czempiona. To był mój pierwszy epic wylosowany z shardów. Do dzisiaj go używam gdzieś w Syntranos. Ma Heal Reduction, między innymi na swoich skillach. Był tam też jeszcze Pestilus, który jest dobrym czempionem, nie mam go zbudowanego. Kolejny podatek zapłacony. No cóż, cieszyłem się z tej bramki, ale czy będę się cieszył z czempionów, których wylosuję? To jest już trzecia dziesiątka bez żadnego epika. To jest dramat, no ale nic, lecimy dalej. Lecimy dalej. Nie jest to nic dziwnego. Kurczaków będzie trochę. No, Gorio. Nie mam tego epika. To jest chyba nowy epik na moim koncie. Nie wiem, co on robi. Z frakcji Shadowkin. Później będę musiał to sprawdzić. Czyżby kolejna dziesiątka bez epika? Tak jest. Czwarta, jeśli dobrze liczę. Nie jest dobrze. Ale niczego innego się nie spodziewałem, to znaczy spodziewałem się, że legenda, którą na pewno dzisiaj zobaczymy, a nawet dwie, wpadnie wcześniej. Tym razem dwa epiki w tej dziesiątce. Za chwilę zapewne skończy mi się miejsce. To jest coś, czego chciałem uniknąć, ale zdaje się, że mnie nie ominie. Piąta dziesiątka z samymi rarkami. Ku przestrodze. Wiem, że część z was miała szczęście, wylosowała swoje legendy w pierwszej albo w drugiej dziesiątce. No ale niestety w moim wypadku to tak nie wygląda. Skończyło się miejsce, dlatego muszę posprzątać i za chwilę do was wracam. I już jestem, możemy kontynuować otwieranie. Zbliżamy się nieuchronnie do tej legendy. Mam nadzieję, że to będzie Harima. Na razie mamy jeszcze dwa epiki w tej dziesiątce. Zobaczmy. To już powoli jest Mercy. Jeszcze chyba... Ale dobrze, dobrze. To już nie mamy się nad czym zastanawiać, czy wejdziemy w Mercy, czy nie wejdziemy w Mercy. No cóż. Mamy dwójkę. I rzeczywiście, tak jak przewidzieliśmy, pierwsza legenda jest taka sobie, a druga to znany i lubiany darmowy czempion Artak. Natomiast Szemnat, cóż, no jest to nuker, nukerka. Dość ciekawa, potrafi mocno uderzyć, ale nie ma rewelacji. To jej A2 jest bardzo ciekawe. Powiedziałbym, że to jest taka Lady Mikage dla ubogich. Skraca czas buffów, wydłuża czas debuffów, ale tylko na jednym przeciwniku,
A 3 jest tym skillem, który mocno uderza, atakuje wszystkich przeciwników dwa razy, usuwa wszystkie buffy, a potem jeszcze ignoruje 20% defensu, jeśli udało jej się usunąć wszystkie buffy. Ma też passive, na którym zwiększa swoje accuracy i też crit damage. Nawet może zwiększyć crit damage o 100%. Co sprawia, że jest ciekawym czempionem na Hydrę, ponieważ na wszystkich głowach możemy mieć całkiem sporo debuffów i może dobić tutaj do tych 100%. Także myślę, że spróbuję ją zbudować kiedyś. Wprawdzie nie będzie to mój priorytet, ale jestem ciekawy, co ona potrafi. Może nie na PvP, ale właśnie na Hydrze. Podsumowując, czy jestem zadowolony? Tak. Jestem. Polska reprezentacja zremisowała mecz w całkiem dobrym stylu, a ja dostałem duplikat Artaka, który sprawdzi się jako Faction Guardian, ale nie tylko, ponieważ mój Artak zbudowany jest typowo pod Ice Golema. Tego drugiego prawdopodobnie też zbuduję, tym razem wyspecjalizuję go w Hydrze. Jeśli ktoś z Was ma Szemnat i używa jej, podzielcie się proszę w komentarzu. Jak ją zbudować? A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!